Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset odsłania nam cudowną obietnicę Boga zawartą w słowach skierowanych do węża. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W świetle Bożego świadectwa o potomku niewiasty, pierwszej zapowiedzi syna Adama, możemy w tym celu porównać Ewangelię według Łukasza, 3 rozdział, 38 werset. Ewangelia Łukasza, 3:38. Mamy tu wyraźnie zapisane. Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Więc widzimy, że mamy tu zapowiedzianego wielkiego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek był w stanie rozpoznać bezwartościowość swojej przepaski. Z tych liści figowych, które sobie zrobił. Rozmiar dzieła, które musiało zostać spełnione, dowodził zupełnej jego małości. Wielkość tego, co musiało być uczynione, dowodziła całkowitej niezdolności grzesznika do tego. Grzech musiał zostać zgładzony. Czy człowiek mógł to zrobić? Nie. To przez niego grzech wszedł na świat. Głowa węża musiała być zdruzgotana. Czy człowiek mógł to uczynić? Nie. To on stał się niewolnikiem węża. Żądania Boga musiały być spełnione. Czy człowiek mógł to zrobić? Nie. On już je podeptał. Śmierć musiała zostać zniesiona. Czy człowiek mógł tego dokonać? Nie. On przez grzech wprowadził ją i nadał jej straszne żądło. Jezus Chrystus był jedynym, który jako bezgrzeszny, doskonale posłuszny człowiek był w stanie spełnić wszystkie sprawiedliwe roszczenia Boże. On też to uczynił. Możemy o tym przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, od 1 rozdział, 9 werset do 10 wersetu, Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 werset. Obojętnie, z której strony nie zajmowalibyśmy się tym tematem, widzimy zawsze zupełną niemoc grzesznika i, co za tym idzie, głupią zuchwałość tych, którzy próbują pomóc Bogu w Jego dziele zbawienia. Tak czynią wszyscy, którzy sądzą, że mogą posiąść zbawienie w jakikolwiek inny sposób niż łaską przez wiarę, o czym poucza nas list do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Adam, będąc pod zbawczym działaniem łaski, zrozumiał, że nigdy nie będzie w stanie dokonać tego wszystkiego, co musiało zostać wypełnione dla jego ratunku i zbawienia. Ponieważ dogłębnie odczuwał swoją niemoc, Bóg wyszedł naprzeciw jego bezradności, dając mu się poznać jako ten, który sam miał spełnić sprawiedliwe żądania Jego świętości przez potomka niewiasty, to jest Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że łaskawie przejął tę sprawę w swoje ręce i uczynił ją prywatnym rozrachunkiem między sobą samym a podstępnym wężem. Bo chociaż zarówno wąż, jak i człowiek mieli obaj żądź odtąd gorzkie owoce swoich grzechów, to jednak wąż był tym, do którego Bóg zwrócił się w słowach, ponieważ to uczyniłeś.
jak mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 14 werset. Wąż był źródłem zepsucia i zniszczenia, natomiast potomek niewiasty miał stać się źródłem wybawienia. Adam przysłuchiwał się tym słowom, uchwycił się ich z wiarą i w mocy tej właśnie wiary nadał swojej żonie imię Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Tak mówi werset 20 pierwszej księgi Mojżeszowej. Trzeci rozdział, 20 werset. Ten krok był cennym owocem wiary w objawienie Boga. Patrząc na tę scenę z ludzkiego punktu widzenia, można by rzec, że Adam powinien był raczej nazwać swą żonę matką wszystkich śmiertelnych. Z perspektywy wiary była ona matką wszystkich żyjących. Tak działa wiara. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go Ben-Oni, syn mojej nędzy, nieszczęścia. Lecz ojciec jego nazwał go Benjamin, syn szczęścia. Lub syn mojej prawicy, jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 35 rozdział, 18 werset. Podtrzymująca moc wiary dała Adamowi siłę do udźwignięcia strasznych następstw jego czynu. Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił mu przysłuchiwać się zaadresowanym do węża słowom, zanim zwrócił swe ucho ku temu, co Bóg miał mu do powiedzenia. Gdyby tak nie było, człowiek musiałby pogrążyć się w bezdennej otchłani rozpaczy. Każdorazowe wezwanie do szczerego osądzenia samego siebie, jeżeli nie jest połączone z możliwością skierowania spojrzenia na Boga, który objawił się na krzyżu dla zbawienia człowieka, prowadzi go do rozpaczy. Żaden z potomków upadłego Adama nie byłby w stanie patrzeć prawdzie w oczy. Prawdzie o tym, kim jest i co uczynił, gdyby nie mógł schronić się pod krzyżem. Dlatego też żaden promień nadziei nie może przenikać do miejsca, które jest ostatecznym działem wszystkich odrzucających Chrystusa. Tam w piekle człowiek zobaczy swój beznadziejny stan, ale nie będzie mógł już znaleźć schronienia. Zostaną otwarte drzwi, ale już bez możliwości znalezienia schronienia, ucieczki i pomocy w Bogu. Wówczas rozpocznie się taki stan, że rozpoznanie tego, kim jest Bóg, będzie równoznaczne z wiecznym potępieniem, podczas gdy dzisiaj oznacza ono wciąż jeszcze wieczną błogość i szczęśliwość. W owym dniu świętość Boża obróci się przeciwko straceńcom, podczas gdy dzisiaj wszyscy wierzący są powołani, aby się nią radować. Im więcej jako człowiek zbawiony rozumiem teraz świętość Boga, tym bardziej rozpoznaję niezachwianą pewność mojego stanowiska i bezpieczeństwo, które jest moim bezsprzecznym działem. Ale dla tych, którzy pójdą na zatracenie, właśnie ta świętość będzie przypieczętowaniem ich wiecznej kaźni. Cóż za poważne myśli.